Poranna loża radiowa. Gościem Radia Opole jest dziś Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy Radia Opole. Te ostatnie dni grudniowe mogą być troszeczkę trudne, bo trochę naborów trwa, trzeba się pospieszyć i mam tutaj taką listę, tego jest całkiem sporo. Do 29 grudnia nabór na tak zwane duże przetwórstwo. Do 31 koło gospodyń wiejskich muszą wykorzystać swoje pieniądze, później też rozliczenie, ale tuż w styczniu. Do 31 grudnia nabór na te przedsięwzięcia, które mają pozwolić odtworzyć potencjał rolny, który został zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych czy też ASF-u. Do końca grudnia spis zwierząt gospodarskich. No jest co robić. Jest co robić, nie zwalniamy tempa mimo końca roku. Chcemy jak najwięcej w tym roku tutaj spraw dokończyć. I tak jak pani redaktor wspomniała, jest kilka kwestii, w których trzeba się spieszyć. Jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to faktycznie do końca roku muszą wydatkować środki, które zostały im przyznane w ramach wsparcia na działalność statutową. Natomiast do końca stycznia następnego roku muszą się z tej pomocy rozliczyć. I oczywiście w przyszłym roku będzie ta pomoc też kontynuowana. Jeśli chodzi o spis zwierząt gospodarskich, to faktycznie agencja prowadzi identyfikację i rejestrację zwierząt. To jest bardzo potrzebne. Jak bardzo potrzebne, to widzimy przy okazji ASF-u, gdzie możemy śledzić każde przemieszczenie zwierząt. Chodzi o owce, kozy i świnie. Tak jest, tak jest. Jeśli chodzi o trzodę chlewną, tak, to tutaj szczególnie tutaj monitorujemy przemieszczenie tego żywca. Jeśli chodzi o działania inwestycyjne, tak jest tutaj zarówno odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych czy niekorzystnych zjawisk, ale także przypominam, mamy nabory na zapobieganie, bo tutaj nie tylko odtwarzanie, ale przede wszystkim przeciwdziałamy tego typu zjawiskom, to też jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny, też nabory trwają, to jest element Polskiego Ładu, aby tutaj jak najbardziej skrócić tą drogę od pola do stołu, aby to beneficjentem tych wytworzonych przez siebie dóbr był głównie rolnik. Zatrzymajmy się na chwilę przy kołach gospodyń wiejskich. No panie na pewno zapracowane z uwagi na święta, ale muszą tego terminu przypilnować, czyli no właśnie wykorzystać pieniądze i później je rozliczyć. Mówi pan na działalność statutową, to jaka to jest ta działalność? To jest przede wszystkim rozwijanie tej działalności kół gospodyń wiejskich, wspieranie aktywności pań. Przepięknie się te koła rozwijają i tutaj jest no, wielka satysfakcja, że agencja może w tym brać swój aktywny udział. Aktywizowanie lokalnej społeczności. Odbywają się przeróżne wydarzenia kulturalne w obszarach wiejskich właśnie dzięki paniom z kół gospodyń wiejskich. I tutaj nie tylko środki trwałe mogą zakupić, takie jak wyposażenie kuchni, choćby nawet, tak, czy wszelkie urządzenia, ale także właśnie organizacja tych wydarzeń. Przypomnę, że to nie jedyna działalność ta na wsparcie działalności statutowej, nie jedyne wsparcie, tak? W tym roku także mogły liczyć panie na wsparcie festynów szczepiennych, tak? Wspierały tutaj akcję szczepień, to bardzo ładnie wyszło, kilkadziesiąt kół wzięło w tym udział. Pieniądze, które panie z kół gospodyń wiejskich mogły otrzymać na swoją działalność, różnią się w zależności od tego, jak wielkie to koło jest, prawda? Tak, oczywiście, od ilości członkiń i członków, tutaj ciekawostka, bo też mogą być mężczyźni członkami i to ma miejsce, tak? Kół gospodyń wiejskich i faktycznie te progi, tak jest, te progi zostały zwiększone, budżet z 40 do 70 milionów został zwiększony, więc i progi również zostały, te kwoty przynależne danym progom zostały zwiększone o 2000 zł. Panie dyrektorze, jak duży problem mamy na terenie naszego regionu z ASF-em? Bo znalazłam taką informację, to sprzed dwóch dni na branżowym portalu się pojawiła, że w minionym tygodniu 75 ognisk ASF dzików w kraju, a po raz pierwszy na obszarze województwa opolskiego też się pojawiła i to w powiecie brzeskim. Jak duża jest ta skala? Powiem tak, ta skala w województwie opolskim nie jest duża. Myśmy mieli problem w powiecie oleskim i kluczborskim. Natomiast my tutaj reagujemy bardzo zdecydowanie. Zarówno rekompensujemy straty, jak i zapobiegamy, ponieważ w ramach pomocy krajowej zostały zakupione, tutaj można było sfinansować z pomocy krajowej maty bioasekuracyjne, tak, ale również działania inwestycyjne, jeśli chodzi o ogrodzenie tych gospodarstw właściwe, tak, żeby
tutaj te interakcje dzików z zwierzyną gospodarską nie miały miejsca. I oczywiście reagujemy, tutaj również duże zadanie powiatowych i wojewódzkiego lekarza weterynarii. Współdziałamy, współpracujemy i mamy nadzieję, że ten problem uda się jakby powstrzymać. Z tego wsparcia, tak, jak najbardziej, Tutaj maty bioasekuracyjne zostały zakupione i tutaj jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne też było duże zainteresowanie. No bo nie słyszymy, żeby ten ASF jakoś mocno w tej chwili oddziaływał na nasz region, przynajmniej takich informacji nie znalazłam, więc można by powiedzieć, że rolnicy zabezpieczyli się w jakiś sposób. No mam nadzieję i też zachęcamy do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które będą zapobiegały. Tutaj też rolnicy przygotowali plany, jeśli chodzi o bioasekurację, więc wszelkie działania tutaj rolnicy podejmują. Mhm. Jest jeszcze kwestia związana z inwestycjami, które mają chronić wodę przed zanieczyszczeniem azotanami. Tutaj też trwa nabór. On jeszcze troszeczkę potrwa, bo do końca lutego. Tak, nie pierwszy i nie ostatni. My tutaj cyklicznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłaszamy tego typu nabory, aby właśnie chronić wody przed niekorzystnymi tutaj substancjami z produkcji rolnej i rolnicy faktycznie inwestują. Są te środki wykorzystywane. Można się u nas starać. Tutaj zachęcamy jak najbardziej rolników do wykorzystania tych środków. A jakie to są kwoty i jakie to mogą być inwestycje? Tutaj zależy od przyznania kwoty wsparcia, więc to są umowy podpisywane z Biurem Wsparcia Inwestycyjnego. Tak, zależy jakie środki kwalifikowane będą uwzględnione we wniosku. Dobrze napisany wniosek, jeśli rolnik się kwalifikuje, na pewno środki u nas otrzyma. To też zależy od wielkości gospodarstwa? Wiadomo, im większe gospodarstwo, tym większa skala inwestycji. To jakby oczywiste, że rolnik dostosowuje wysokość oczekiwanego wsparcia do swojego gospodarstwa. Panie dyrektorze, no, mija rok, odkąd pan piastuje stanowisko dyrektora. W pana ocenie jak to wyszło, jak to wypadło? No, trudno oceniać swoją pracę, natomiast ja mam takie wewnętrzne poczucie, że to był dobry rok. W działaniach inwestycyjnych udało się blisko dwukrotnie większą kwotę wypłacić rolnikom, więc to jest chyba główne zadanie, bo to jest nasza misja, tak? Angażowaliśmy się w przeróżne tutaj również aktywności na obszarach wiejskich, konkursy dla ludowych zespołów sportowych, dla dzieci, dla młodzieży, także staraliśmy się też taką misję społeczną realizować. Cały system wsparcia bezpośredniego, płatności obszarowe zostały wypłacone w tym roku, zaliczki w najwyższej możliwej wysokości przewidzianej prawem. Ponad 300 milionów trafiło do blisko 27 tysięcy. Naprawdę imponująca. I od 1 grudnia są płatności końcowe wypłacane. Tak? Pomoc krajowa, pomagaliśmy i pszczelarzom, i producentom świń, i producentom mleka, kołom gospodyń wiejskich właśnie. Reagowaliśmy na różne zjawiska, jeśli chodzi o suszę, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, więc naprawdę bardzo dużo się działo, działania premiowe. No bo też i rok był trudny, bardzo wymagający. Był trudny, ale naprawdę wszystkie plany, wszystkie założenia, wszystkie prognozy zostały zrealizowane. Premie dla młodych rolników, wiele młodych rolników zaczęło swoją działalność. Restrukturyzacja małych gospodarstw, biznesplany są realizowane. Naprawdę te gospodarstwa są przystosowywane do warunków rynkowych. To jest naprawdę dużo, dużo wspaniałych inwestycji dla opolskiego rolnictwa. No chyba też niełatwe czasy się szykują, bo wszędzie rosną koszty wszystkiego właściwie, więc rolników to na pewno też uderzy. Niestety tak, ta pandemia zachwiała całą gospodarką, łańcuchy dostaw zostały przerwane, ale mam nadzieję, że Polski Ład będzie tutaj właściwą odpowiedzią i będziemy tutaj to realizować już w najbliższym czasie. Już zaczynamy właściwie i będziemy kontynuować. Mhm. Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, jest Państwa i moim gościem. Przechodzimy teraz do internetu www.radioopole.pl. Tam druga część naszej rozmowy. Zapraszam. Panie dyrektorze, no właśnie, Polski Ład niebawem ma jakby rozpocząć, czy też wejść w to życie rolników mocniej. Jaka to będzie skala pomocy dla nich? Bo z tego co wiem, mają się zwiększyć dopłaty, ale chyba kosztem inwestycji. Nie kosztem inwestycji. Nie? Jeśli chodzi o dopłaty, to faktycznie dla tych mniejszych gospodarstw do 50 hektarów mają się zwiększyć dopłaty i mają one przekraczać średnią krajową dopłat, przepraszam, średnią unijną. Tak.
Jeśli chodzi o dopłaty do paliwa rolniczego, tutaj zwiększamy. Jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, tutaj faktycznie też przestrzenie dla rolników, gdzie będą mogli sprzedawać bezpośrednio swoje produkty, ale czyli także od razu będą do sklepu bez żadnych pośredników. Do sklepów albo na publicznych, tutaj dostępnie ogólnych placach, targowiskach. Gminy będą musiały udostępnić rolnikom takie miejsca. Takie ryneczki. Takie popularne ryneczki. Inwestycje w środki trwałe, jeśli chodzi o przystosowanie swoich gospodarstw do takiej produkcji bezpośredniej, tak. Będzie preferowany taki rodzimy gospodarz, rodzimy gospodarstwa rolne w przyznaniu właśnie pomocy finansowej, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, gdzie to się nazywa. Natomiast tutaj będą nowe instrumenty wsparcia, więc tutaj naprawdę dużo, dużo dobrych rozwiązań dla rolników. No generalnie skracanie drogi pola, od pola do stołu, tak, to jest główna idea. Więc w ramach Polskiego Ładu naprawdę dużo rozwiązań, podatkowe, fiskalne, uproszczenie procedur, to wszystko będzie się odbywało. To jest emerytalne chyba istotne, prawda? Emerytalne. Tak, jeśli chodzi o spadkowe kwestie, też tak, brak konieczności zbywania gospodarstwa przy przejściu rolnika na emeryturę. Szerszy dostęp do ziemi państwowej, tak, powstanie rejestr, ale także rolnictwo precyzyjne, tak, bo tutaj innowacje są bardzo ważne, elektronizacja, tak żeby rolnik właśnie gospodarując jak najmniejszą ilość wykorzystywał tych niekorzystnych substancji w rolnictwie. Dzisiaj mamy, jeśli chodzi o technologię, możliwość wykorzystania GPS-ów i rolnicy naprawdę chętnie z tego korzystają, tak aby nie nawozić podwójnie, celować tak naprawdę w te miejsca, które wymagają nawożenia i tutaj dostosować te dawki odpowiednio. A taki nacisk na ekorolnictwo no, nie zwiększy kosztów? Wie pani, no to jest taki kierunek, który jest wyznaczany odgórnie i tutaj Unia Europejska idzie w tym kierunku. Staramy się gdzieś tam znaleźć jakąś równowagę, złoty środek, tak, aby nie obciążyć nadmiernie rolnika, udzielić mu tej pomocy. Natomiast no, rolnictwo ekologiczne już w tej perspektywie było promowane i będzie na pewno w kolejnej, ale nie sądzę, że tutaj to zaburzy równowagę gospodarstw. Ja myślę, że równowaga właśnie jest istotna nawet nie tylko w rolnictwie, bo kiedy przestawiamy się na tę gospodarkę eko, że tak ogólnie się wyrażę, no to widzimy, że możemy sporo też za to zapłacić. Tak, ale też później więcej skorzystać, bo jednak żywność ekologiczna jest lepiej opłacana, ludzie szukają tej zdrowej żywności, jest duże zainteresowanie i myślę, że w tym kierunku to będzie szło. Ludzie ogólnie mówiąc mają dość tej nafaszerowanej chemią żywności i sami są gotowi więcej zapłacić za to, aby jeść zdrowo i tutaj pożywnie. Panie dyrektorze, no dobrze, więc w przyszłym roku podsumowaliśmy trochę ten 2021, który już mija. W przyszłym roku chyba też sporo wyzwań właśnie w związku też z rosnącymi cenami, no i te wszystkie legislacyjne sprawy związane z Polskim Ładem do wprowadzenia. Dużo pracy się szykuje. Dużo pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Powtarzam, mamy wspaniały zespół naprawdę doskonałych fachowców w agencji. To jest ogromna instytucja, bo też ilość beneficjentów do obsłużenia jest ogromna, blisko 27 tysięcy rolników, więc naprawdę jest co robić. I tutaj biura powiatowe są do dyspozycji rolników. Ja zawsze rozmawiając z pracownikami, proszę, aby naprawdę z wielką troską i z takim otwartym sercem do rolnika podchodzili, aby uzyskał on właśnie to wsparcie, którego się ubiega, na które zasługuje i które jest mu niezbędne. Ale jutro w Wigilii odpoczywamy, ARiMR nieczynny. Tak, ARiMR nieczynny, ale to wynika z prawa pracy, 25. Tak. Dzień ustawowo wolny od pracy, przypada w sobotę też wolną, więc tutaj postanowiliśmy w Wigilię dać pracownikom czas wolny. No to skoro już tak świątecznie, to panie dyrektorze, wszystkiego dobrego dla pana, dla pracowników, wesołych świąt. Ja również życzę pani redaktor, wszystkim pracownikom Radiopole, wszystkim naszym beneficjentom, wszystkim mieszkańcom województwa polskiego świąt pięknych i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję pięknie. Wojciech Komarzyński był dzisiaj państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.